O kurczę, jest tak jak mówili. Willa jest naprawdę piękna. Znajdujemy się pod willą dentystki. Z tego, co mi wiadomo, para zniknęła z tego domu. Nikt nie wie dlaczego. Zostawili wszystko, co było w domu. I nadal możemy to zobaczyć. O kurde, ale wypasiona chata. Willa została opuszczona w 2016, czyli tak naprawdę niedawno. Co oznacza, że w środku może być naprawdę bardzo fajnie. Tylko trzeba znaleźć wejście do środka. Tutaj są okiennice. Zastanawiam się, gdzie jest główne wejście. Wszędzie wilgoć i pleśń. Słuchajcie, niby jest opuszczona w 2016, ale zniszczenia wskazują na to, że chyba trochę dłużej. Piękna lampa. Ale wypasione meble. Myślę, że z najwyższej półki. Siemens. Tak jak wyczytałem w sieci, że jest tutaj bardzo dużo wyposażenia i wyposażenie jest na naprawdę wysokim poziomie. Idziemy do salonu. O Boże, zobaczcie to. To niewiarygodne, że tutaj wszystko jeszcze jest. Willa stoi przy głównej drodze. Porcelana, różne ozdobne wazoniki. A najlepsze jest to, że po prostu ślad po tych ludziach zaginął i nikt nie ma żadnych informacji. Zobaczcie, karafka, w niej chyba jeszcze whisky. Otwarta książka. Naprawdę wyglądało, jakby wyszli w pośpiechu. Zobaczcie, napoczęty alkohol. W tym przypadku chyba whisky lub koniak. Ale to raczej whisky. Prywatne zdjęcia. Wszystko jest. Co tak naprawdę stało się z tymi ludźmi? Ciężko mi powiedzieć. Widać, że dom został już dokładnie przeszukany, więc poginęły naprawdę kosztowne przedmioty, a reszta wszystko zostało. Porcelany, szkliwa. No, powiem wam, że liczyłem właśnie, że tak będzie wyglądała ta willa. Znajdujemy się w Niemczech. Tutaj już trochę szybciej ulega degradacji. Takie miejsce jak to. Wejdziemy teraz do kuchni. W kuchni też wszystko zostało.
chyba jest wyjście główne. Wow, jaki zegar. Wagi pozrzucane. Przedpokój. I jakaś mała łazienka. Perfumy. Też bardzo dużo różnych przedmiotów. U góry ładny wazonik. A ci panowie co tutaj robią? Czy to jest flip i flap? Chyba tak. No to by wychodziło. Ale fajne. Zejście. Chyba pralnia. Dobra, zobaczmy tutaj najpierw. O kurczaczek. Elektronika. Tu mamy coś do podcinania żywopłotu. Tutaj piła. Narzędzia. Że chata na wypasie. Dawno nie spotkałem, dawno nie znalazłem takiej wypasionej chaty, praktycznie ze wszystkim. Kurde, ta piwnica się nie kończy. Kolażówka, i to całkiem fajna. Kurde, gazela. Champion. No powiem wam, że ta kolażówka wypasiona. Ciekawe jak stara jest. Tutaj drugi rower. Górski już. I kolekcja płyt. Tam jest ich jeszcze więcej. A tutaj całe szafy. Całe szafki wypełnione płytami winylowymi. Oczywiście jest i adapter. Jakieś stare radio. Kondor. Idziemy dalej. Piwnica jest spora, więc będziemy mieli co oglądać. Tu byliśmy, tu jest jeszcze wejście. Szafa. Różne pierdołki przydatne i mniej przydatne. A, kotłownia. Wiemy, właśnie brakowało mi kotłowni w tym domu. Już się znalazła. Zobaczcie. Z 10 cm wody. Jeszcze nic tutaj nie rozkradli. Rurki miedziane nadal są. A tutaj koks. Do palenia oczywiście. A tutaj co? Łazienka. Nawet w piwnicy mieli łazienkę. No nieźle.
zaczynają się chyba sypialnie. Tutaj łazienka, chyba główna łazienka, z której korzystali wszyscy. Bidet. Waga, ciekawe czy działa. 89 kilo. Nie, no chyba nie działa. Dobra, mamy sypialnię. Ale czuć wilgocią. Zobaczcie, szafy popleśniały całe. Maszyna. Myślę, że co najcenniejsze już zmieniło właściciela. Dobra, idziemy zobaczyć do drugiej sypialni. Tutaj też już wszystko rozwalone. Zobaczcie, za obrazem był safe. Ale jaja, ktoś to rozwalił. Kiedyś to był safe. No to już wiadomo, że wbili tutaj szabrownicy. I to tacy na wysokim poziomie. Jest kalendarz, ale nie ma roku. Ale z tego co wiem, to w 2016 został opuszczony, także te informacje już mamy. Tutaj jest salon. Nie wiem, czy jest jeszcze piętro gdzieś. Dobra, wygląda na to, że parter obeszliśmy. Wejdziemy teraz do piwnicy. W piwnicy graciarnia. I zapach stęchlizny. Wszystko tutaj gnije, pleśnieje. Ale spora piwnica. Powiedziałbym nawet, że tutaj ktoś mieszkał. To mi wygląda na sypialnię. Tak, chyba się nie mylę. Troszkę już wszystko porozwalane. Tu jakaś biżuteria. Pewnie zabrali złoto, zegarki, a resztę zostawili. Kolejne miejsce. Bardzo dużo zdjęć rodzinnych. Ładny adapter. Głośniki. Ewidentnie coś tutaj elektronikę przetrzymywał. Małe akwarium. Byliśmy już w zasadzie chyba wszędzie. Tam jest łazienka i tu jeszcze jest jakieś pomieszczenie.
O kurde, siłownia. Praktycznie wszystko. Zapakowana porcelana. Wychodzimy. Strasznie tutaj śmierdzi. Tutaj łazienka. Dość spora. I kabina prysznicowa. Zastanawiam się, czy jest jeszcze poddasze, ale nigdzie nie widziałem schodów. Chyba nie ma. Znowu wróciliśmy do salonów. Ja nigdzie nie widziałem wejścia na górę, więc najprawdopodobniej nie ma tutaj strychu. Możemy wyjść na zewnątrz i zobaczyć, ale chyba raczej nie ma. Nie no, coś musi być. Kurde, tylko gdzie jest wejście? Przecież byliśmy wszędzie. Chyba, że od innej strony. No ciężko mi powiedzieć. Klocki. Nie no, nie ma, nie widziałem nigdzie wejścia do góry. Chyba, że są tu jakieś ukryte drzwi. Dobra, odwiedziliśmy dzisiaj willę dentystki. Ciężko mi powiedzieć, co się z nią stało tak naprawdę, bo nigdzie nie ma o tym wzmianki. Jedno jest pewne, że wyszli w pośpiechu i wszystko zostawili. Tylko dlaczego? Jeżeli oczywiście się coś dowiem więcej, napiszę pod filmem. A na razie żegnam się już z wami. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Na razie.